Cześć, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Ja mam na imię Michelle D. Jestem tarocista z certyfikatem, też porównam z systemami. No i właśnie teraz mamy orakel dla klientki. Cześć i dzień dobry. Dziękuję bardzo za zamówienie. Teraz jest właśnie film dla Pani. To można właśnie mieć osobiste czytanko ze mną. Właśnie są możliwości przez WhatsApp. To możemy zdjęcie podać i nagrywać głos, to znaczy ja potem nagrywam, co ja widzę w kartach, albo jako filmik na YouTube, to właśnie teraz jest taki przykład, to jest teraz dla mojej klientki. Ja tutaj mam już te karty dla pani. Chodzi tutaj o miłosną rzecz i pani chce wiedzieć, jak tam sympatia czuje, co właśnie zamierza, co będą tendencje do przyszłości. I tutaj właśnie się koncentruję na tą pani, która zamówiła ten filmik dla siebie, ale ja absolutnie nie będę mówiła imionów od pani albo od sympatii. Absolutnie będę powiedzieć jakiś dat albo co to jest absolutny sekretny film, ale właśnie jest publicznie na YouTube. No właśnie, ale też można właśnie też mieć, jak już powiedziałam, przez WhatsApp albo jako e-mail też jest możliwe, ludzie, tak? To znaczy, jak ktoś chce czytanko, może mi zawsze napisać, ale na to jeszcze będę potem coś mówić. Najpierw teraz się ruszymy do czytanka dla pani. Jeszcze raz dzień dobry, dziękuję bardzo jeszcze raz. To ja właśnie robię te czytanka, jak widzę pieniążki na koncie, no to się bardzo szybko potem ruszam. Czasami to jakoś trwa, ja nie wiem dlaczego to jest, ale teraz już to mamy, no. Proszę pani, to ja tutaj mam energię od pani, to są te pierwsze trzy karty. To jest osobistość od pani, to pani może być, że pani jest bardzo taka religijna albo wierzy w Boga tak bardzo, może też jakąś religię tutaj pani też ma. Jak nie jest to religia, to jest to, pani może być bardzo spirytualna, też bardzo ufna i pani też czuje, że może jeszcze pani nie znajdziała kogoś, który jest też taki sam ufny, jak pani jest. Ale pani też się blokuje, może pani też rzeczy wierzy, które też mogą blokować miłość, tak? No bo miłość, nie wiem, czy pani tutaj może blokować też tematy seksualności przez tę religię jakoś tam, tak? I to może być coś, co możemy też, jak pani chce. No bo ja tutaj też zbyt widzę, że pani się też trochę sama blokuje. Pani czeka na kogoś albo na coś, a to właśnie nie przychodzi, bo pani się sama blokuje, tak? Ja też właśnie też oferuję czytania dla osobistości klienta, tak? To znaczy, czasami my też potrzebujemy jakąś wskazówkę, jak żyć, czego mamy się nauczyć. Numerologia nam bardzo mówi też, czego mamy się nauczyć w życiu, albo czego my nie widzimy, tak? I to też mi się to sama zdarza, to też muszę właśnie właśnie do kartów albo się pomodlić, albo do książek. To nie jest tak, że każdy tam ma zawsze łatwo, tak? To my wszyscy też jakieś wskazówki potrzebujemy czasami, to znaczy ja to mogę sobie sama tutaj dać ta wskazówka, często, tak? Często w moim życiu, no ale właśnie też to oferuję, tak? To ja bym coś takiego widziała, jak pani by się interesowała dalszym czytaniu na osobistość, zawsze może pani zamówić, to niech pani mi napisze, jak pani by chciała. Dobra, to teraz drugie pytanie jest, i to są te karty. Jak pani go widzi? To pani go widzi jak ktoś, który emocjów nie umie żyć, który też właśnie nie idzie do miłości, do przyszłości miłosnej i że on tutaj się blokuje i pani myśli, że on chyba wcale nawet nie wie, że on się blokuje. Pani chyba też myśli, że on się wcale sam nie zna, a ani się nie interesuje samym, tak? Dobrze, a tutaj właśnie to jest on. To mamy tutaj rycerza kielichów, mamy pustelnika i 10 buław, nie, 10 pentaklów.
Ja tutaj widzę, może on ma kasę. On ma kasę, może też być, że on jest bardzo taki, on dużo oszczędza, on jest taki bardzo, on też wie, jak z tą kasą gospodarować. On też jest taki, on też lubi flirtować, jak to powiedzieć po polsku. On lubi też się zakochać tutaj trochę, tam trochę, ale to nie jest tak na serio. On jest jeszcze, nie jest markaty, no bo już jest rycerz. Rycerz kielichów to on. On tak chyba, wie pani co, to on jest taki człowiek, który. Pani zna mężczyzny tak koło 30, 40. To często oni jeszcze są jakoś niby tak dzieci. Okej? Okay? Jakoś tak, taki naprawdę dorosły człowiek, taki dorosły mężczyzna, to oni często są już trochę starsi. Ja nie wiem. To znaczy, oczywiście, są mężczyzny, które mają rodzinę i no właśnie nie są dzieci, tak? Oczywiście są to mężczyzny, oni mają rodzinę, oni pracują i to wszystko, ale tak naprawdę. Większość z nich, albo bardzo dużo, oni też by chciały jeszcze więcej się wyżyć. To jest coś, co ja często widzę, tak? A jak właśnie taki mężczyzna nie jest żonaty, albo co, nie ma rodziny, no to oni też się lubią wyżyć, tak? To nie jest tak, że oni tam myślą cały dzień tak jak, no przepraszam, jak baba, ja? Oni nie siedzą tam na kanapie i sobie myślą, no kiedy będzie baba, z którą mogę iść do relacji. Oni tak więcej myślą, no kiedy będą moje kumple, idziemy się z czegoś napić, ja? Będziemy trochę chlać sobie, się pobawić gdzieś, no i jakieś dziewczyny poflirtować albo co, no i jak tam się zakochamy, no to fajnie, no i tak dalej, ale oni tam jakoś to, wie pani o co chodzi, to oni tak nie myślą, tak jak normalna kobieta, by to tak powiedz. I coś takiego tutaj widzę, no takie sobie, kurde, no tam zakochany jakoś jest, ale tak nie do końca. Wie pani o co chodzi? To ja go tak widzę, tak kojarzę. No właśnie. Jak on pani widzi? On pani widzi, jak muszę powiedzieć, że bardzo atrakcyjna. On myśli, że pani jest bardzo atrakcyjna, no bo mamy tutaj cesarzową, koło tej królowe buław, ale. Jeszcze coś innego tutaj widzę. Pani nie jest jedyna. On też ma sekrety i on też zna innych. I ten rycerz kielichów, on taki też jest, tak jak powiedziałam. Może być, że jak człowiek jest w relacji i jest ten rycerz kielichów, no to jest w tej relacji, ale też może być, że on kogoś innego też pozna i nie jest taki smutny, jak ta relacja się kończy, no bo jakaś inna baba będzie, tak? I coś takiego tutaj widzę. Przykro mi tak powiedzieć, ale normalnie tak. Trochę taki trochę smarkaty, tak? Taki nie taki dorosły człowiek, który mówi, ja chcę teraz się ożenić, wielce. Nie. Więc tak, ja chcę się zakochać, tak? Ale ja też chcę jeszcze się pobawić. I tutaj są też inne. I ta druga, ta atrakcyjna, Królowa Bułow, to ona też nie jest zła, tak? Okej? Okay? To jest taka seksbomba, ta królowa buław. I koło tej cesarzową to jest, to ona jest seks bogini. A wie pani, nie tylko seks bomba, tylko seks bogini, kurde, ona już jest. Ale pani też, on panią też widzi jako bardzo atrakcyjna, ale pani nie jest ta jedyna. To jest to, co ja widzę tutaj, ja? Okej, okay, co tam dalej? seks bogini, no. No razem tak. Każdy, który teraz się zna na Torocie, to teraz chyba będzie trochę się śmiać. No bo Królowa Buław, to ona już jest taka ognista, ja? Ale normalnie z cesarzową, to już jest normalnie ogień. No właśnie. A czego on chce z panią? To też jest interesujące. On chce seksu. No, tutaj widzimy. Może też być, że on ma z kimś innym też dzieci, to właśnie te dzieci też są priorytetem, albo wy macie dzieci, to oni też myślą o przeszłość. I oni też, jak mają dzieci, albo co, to oni tego żałują, no bo oni chcą być trochę wolniejszy, ja? I dzieci nie robią wolni, tak? Czy
czego on chce? On może chce zerwać, bo widzi, że to też robi smutne. Też chyba widzi, że pani jest smutna przez niego i on tego chce właśnie też zerwać, albo on jest smutny też. To ja tutaj widzę tak więcej seksualnej energii, albo żałowanie, że ma dzieci, albo żałowanie, co było w przeszłości. Tak, to tak mniej więcej tego widzę. Co on myśli? To mamy właśnie tutaj 6 pentakli, 3 buławy, 2 pentakli. On jakoś nie wie, on się blokuje tutaj i to jest to, co pani też widzi u niego. On nie wie, jakie kroki dać do pani albo iść do pani. On tutaj myśli, 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 ale jakoś nie wie, czego wymyślać. Tak, to może być, że on chyba też wcale nie da znać, albo nie dzwoni, albo nie macie kontaktu. Jak nie macie kontaktu, to tutaj też jakoś widać, że on myśli bardzo, jak to zrobić, że kontakt będzie taki dobry dla was oboje tutaj, nie tylko dla niego. To on na tym pomyśli, jak tam być fair albo co, żeby panią też tak nie zranić albo coś takiego, albo nie być zranionym sam, tak? To on o tym myśli, to nie jest tak, że pani jest obojętna dla niego, absolutnie. On o tym myśli, owszem, ok? A czego on czuje? To właśnie mamy świat, mamy 2 buławy, no i to jest tak, to on nie czuje taką, on miłości tutaj nie czuje. On tak pasywnie tutaj czuje. On tutaj ma te wszystkie baby i on tam idzie na te randki, on jest wolnym chłopakiem i on tam nie czuje wielce taką pasję do pani, taką miłość, żeby się związać z panią, on absolutnie nie czuje. I to przepraszam, że tak mówię, ale tego tak mi tutaj leży. On tutaj, to są takie bardzo pasywne karty w sercu. Nic tam takiego nie jest. On chce iść do tego świata, i on chce też flirtować z innymi. Jeszcze coś muszę pani powiedzieć. Ja wiem, że ja jestem bardzo szczera jako tarocista, ja? To wy też zapłacicie za czytanko i ja muszę tutaj szczerze powiedzieć, ok? I zawsze każdy dorosły człowiek ma też, może sobie wymyślać czegoś, żeby polepszyć życie. I teraz niech pani mi słucha, jak pani jest atrakcyjna seks bogini i pani jest taki typ, który naprawdę idzie do tego sportu, jest bardzo atrakcyjny i tak dalej, to pani myśli, że to on myśli, że pani jest ta laska i też on się też czuje pociągany do pani. Ale jak pani taki typ nie jest, no to on pani zdradza, to muszę tak powiedzieć, i on szuka takie baby. Właśnie. I teraz są właśnie tutaj kobiety, które są też pod 50, już 40 lat mają i starsze. Ja mam 39 lat. Okej, ale też jak się ma 50, to też można sobie decyzję zrobić, że naprawdę się teraz będzie nad sobą pracować albo nie. Ja? To nie jest tak, że można powiedzieć, ja teraz mam 50, to ja już normalnie nie mam szansy na nic, jak jesteś pasywna, albo jak człowiek jest pasywny i nie chce nad sobą właśnie pracować. Są też takie kobiety, które właśnie jakoś durne są do takich kobiet, które właśnie pracują nad sobą. Właśnie, każdy, ja tylko chcę powiedzieć, ja tylko tutaj czytam tarot. Można sobie decydować na życie, czego się sobie chce. Ja wiem, że to jest trudne mieć tą dyscyplinę albo co, ale jak to nie jest temat dla pani, to i tak nie jest temat dla pani, ja panią nie znam, ok? Ja tylko tutaj tak mówię. Jak pani jest ten typ, to on też myśli, że pani jest jedna z tych, które on właśnie też lubi. I też właśnie flirtuje z nimi albo coś takiego. Pani nie jest ten typ, a wy jesteście w jakiejś relacji albo coś takiego. No to jest zdrada i trzeba tak powiedzieć. Zresztą ja też właśnie, jak ja byłam raz tam w fitness studio, to tam były normalnie kobiety, które ona miała już 60 albo chyba już szła na 70, chuda, prawie zmarszczków nie miała. No kurde ludzie, dzisiaj, w dzisiejszych czasach można wszystko sobie być i wszystko sobie mieć, tak? Ja muszę tak powiedzieć prawdę, jak leży prawda. I kropka. Ja panią nie widzę. Ja nie znam, gdzie pani stoi, tylko tak chciałam powiedzieć, że trzeba to tutaj tak oglądać, jak leży.
I są to te możliwości. Okej? Okay? Dobra. I proszę się nie gniewać na mnie. Absolutnie. Można zawsze, zawsze w każdym wieku sobie transformować albo nie. Okej? Okay? No bo świat nie jest tylko normalnie. Jak to się po niemiecku mówi? Das Leben ist kein Ponyhof, ja? Okej? Okay? To właśnie życie nie jest, żywot nie jest. Jak to, kurde, ja nie wiem, chyba takie powiedzonko też może być po polsku, ja? Ale ja właśnie nie wiem takiego powiedzonka po polsku i tak nie umiem po polsku, jak wy słyszycie wszyscy, nie? Ale jeszcze się staram, tak? Ale żywot nie ma. Nie ma tam kolorowe albo pink rainbow albo coś takiego, ja? Zawsze musimy na coś pracować, no tak to jest chyba, nie? Okej. Okay. On chyba miał bardzo komplikacyjną relację z swoją matką albo z jakąś kobietą w przeszłości. I on to jeszcze nosi. Może też być jakiś traumat był. Może też być, że on ma traumat, posttraumat jakiś, jakąś chorobę, ja? I to nie jest dobre tutaj. Jak ja te karty widzę, to może on funkcjonuje normalnie, tak? W codziennym życiu, tak powiąc. No bo tak jest wesoły i to wszystko, ale on się nadaje do psychologa. No bo tutaj są traumaty, może ktoś umarł w rodzinie kiedyś, może coś tam jest. On jest taki wesoły, ale w nim jest bomba. Ja? No bo to jest jego nieświadomym. Dobra, ale pani będzie wiedzieć, o czym mówi, albo nie, tak? Dobra, co on robi? No właśnie, on jest taki szefem tutaj, kurde. On też się bardzo boi, on się boi miłości. Bardzo się on boi miłości, dlatego on też bardzo protektuje siebie i też idzie do takiego życia, gdzie on właśnie tak więcej oberflächlich, jak to powiedzieć. On tak nie idzie w te uczucia tak wielce, no bo on się tego bardzo boi. Okej? Okay? Rada tutaj, niech pani nie inicjuje, no bo on się bardzo szybko się będzie czuć kontrolowany. Nie za dużo dzwonić i tak dalej, okej? No bo on się naprawdę nie będzie nic z tego, jak pani tak będzie robiła. Pani ma się właśnie swoje życie ustalić. To jest bardzo ważne dla pani. Nie wiem, czy pani już robi. Ja? Ale nie inicjować ludzi. Jak ludzie powiedzą, niech pani proszę czeka, jak ja będę ten filmik zrobić i pani podać linka, to pani nie musi mi też WhatsAppy podać ciągle. To pani czytała chyba, że będzie filmik, będzie link i to wszystko, kropka, ja? A pani właśnie bardzo tam szuka kontakt, ze mną szukała pani kontakt. To może pani ma taki charakter, że może pani tutaj za dużo inicjuje też. Niech pani tego nie robi, tak? Ludzie tego nie chcą. Okej. Okay. Dobra, teraz idziemy do pani. To my tu już mówili o co tam. Charakter, okej, okay. Co tam dalej? Jak pani go widzi, też my tego dyskutowały. Czego pani chce? No, pani właśnie chce jakiegoś stabilnego człowieka i chce być zakochana. Może też pani jeszcze chce dziecko, to też może być. Jak nie, to pani by chciała właśnie więcej romantyki tutaj. No co my wszystko chcemy? Iść do tych uczuciów i tak dalej, i tak dalej. Ale pani zbyt nie czuje dla niego. To jest więcej ego, co ja tutaj widzę, proszę pani. Może być, że on jest bogaty, może, albo on jest jakiś. Czasami my też się zakochujemy w kimś, który ma kasę, albo jest bardzo stabilny, albo wygląda bardzo stabilny, i to jest też normalne, to jest ewolucja, tak? No bo my wszyscy też możemy mieć dzieci, i to natura też tak zrobiła, że kobieta też właśnie się często też w stabilności albo w bogacości. Sorry za mój polski, że jak ktoś tam ma forsa albo co, że my się też mamy taką tendencję się zakochiwać, no bo chcemy właśnie absolutnie, że no właśnie też nasze dzieci, tak? No bo zawsze można być w ciąży.
To może się zdarzyć coś takiego, tak? Że zawsze też będą te dzieci, no, żeby ewolucja dalej szła, okej? Okay? To jak ja tak mówię, tak widzę, proszę pani, to jest absolutnie okej, okay, to jest normalne, tak? Ja tutaj po prostu więcej widzę ego niż takie naprawdę uczucia miłosne u pani. To jest coś, co ja widzę. Jak macie dzieci, to też bardzo chodzi o to, że on dalej płaci na te dzieci. To ja też widzę. On by dobrze wyglądał koło pani. Tutaj ja też widzę, że pani tak więcej czuje. Wie pani, o co chodzi? Okej, okay, co tam dalej? No, pani chyba już też ma, też kiedyś już miała taki powód, gdzie ktoś też miał więcej kobiet, albo pani nie była jedyna, albo tego pani też może widziała w rodzinie, że ktoś zdradził albo coś. Jakby pani miała takie tematy z przeszłości, no to trzeba na tym pracować. Niech pani robi tam jakoś shadow work. Ja nie wiem, czy pani tego zna, albo szuka sobie jakiegoś dobrego coacha albo psychologa. To zawsze jest dobrze dla nas wszystkich. Jak państwo na przykład, ja nie wiem, czy polskie państwo płaci psychologów. Jak oni płacą, no to niech pani tam chodzi, no bo to jest dobrze dla każdego. Ja też teraz na nowym tym terenie, gdzie ja teraz jestem znowu, no właśnie, to też będę znowu kogoś szukała, tak, dla mnie. No bo my wszyscy mamy też tematy, to nie jest tak, ja? Jak można zrobić, to można zrobić, ok? No bo ja tutaj też widzę, że pani się właśnie blokuje. Bardzo się pani blokuje też. I to jest tak bez sensu, no bo to mogą też być jakieś rzeczy, może religia, że pani tam religijnie jakoś wierzy w coś, albo może to być z rodziny. Okej? Okej, co pani robi? No pani szuka właśnie kogoś, który może mieć kasę, albo może być bardzo stabilny w jakiś sposób. Okej? No i to jest fajne. Niech pani tam dalej szuka, no bo tutaj są szanse. Ale pani chyba tych szansów nie widzi, albo nie widzi, jak właśnie kogoś dobrego, stabilnego, ufnego znaleźć. Jeszcze raz właśnie proponuję osobiste czytanko na osobistość i też takie strategie psychologiczne też właśnie mam i znam, tak? Gdzie można właśnie lepszego partnera szukać, to ja właśnie zawsze dla Was szukam i studiuję i czytam i tak dalej, i tak dalej. No i właśnie i tak też mamy te wszystkie informacje spirytualne, które będą właśnie. Ja tak właśnie pracuję z Wami, co dla Was najlepiej robi sens. Absolutnie, ok? Czy to tak więcej z kartami, czy więcej z numerologią, czy więcej z Human Design systemie. Wszystko, co nam pomaga, pomaga. I to jest tak, ok? No ja tam. Nie ma tam niczego, co. Nie ma limitacjów. Tego chcę powiedzieć, no bo limitacja, nie wiem, jakoś tego nie lubię, ok? Okej, dobra, a co będzie z wami teraz? Ja tutaj widzę kasę, to jest fajne. Pani będzie się dobrze czuła, też w swojej skórze się będzie pani dobrze czuła. Tutaj jest naprawdę finansowa stabilność, ale nie tyle romantyki, to muszę powiedzieć, ja? Ja tutaj widzę, że pani może też za dużo pracować, albo ma jakieś rzeczy, które są teraz z nim, nie będzie pani być szczęśliwa, muszę powiedzieć. No bo on jest tak za dużo taki, no już powiedziałam o nim. Tutaj może też być, że pani będzie mieć dosyć i tak za parę miesięcy, tak za, nie, to tutaj mamy tak koło 6 tygodni, 4 do 6 tygodni tak czasowo i tutaj właśnie tak do pół roku tutaj się kończy, tak? Czas też może być bardzo płynący, to może być trochę szybciej albo dłużej, ale ja absolutnie tutaj widzę, że pani może z nim też będzie zerwać. Jak pani mu dawa pieniędzy, nie robić. Ja zawsze tego mówię. Chłopa, nikt nie daje pieniędzy do mężczyzny. Jak wy dawacie mężczyznom pieniędzy, no to jakoś dobra. Możecie zrobić czego chcecie, ale oni przez to was nie będą kochać więcej. I też jak wy będziecie ważyć jakieś dania do nich, a oni absolutnie tego nie chciało, albo tam nie pytali się, takie inicjowanie babskie to jest bez sensu.
A tutaj widzę, jak pani mu daje pieniędzy, nie dostanie pani te pieniądze z powrotem. A jak on panią da pieniędzy, to jest dobrze. Ale właśnie ta relacja do pani nie pasuje i pani się nie będzie czuć dobrze i tutaj będziecie zerwać ze sobą. Tak? Tak za 2 miesiące plus minus. Pani ma absolutnie dobre szanse tutaj kogoś innego, ale pani tych mężczyznów nie widzi. I może pani też nie widzi, czy tam kogoś dobrego pani pociąga, albo czy to nie jest ktoś dobry. Jest to tutaj, pani ma dużo szansów, żeby kogoś nowego znaleźć. I też to może być coś nowego na relacje, coś, co naprawdę będzie fajnie, ale pani musi się chyba jeszcze tutaj nauczyć, jak naprawdę widzieć kandydata, który pasuje dla pani i kto nie. No bo tutaj mam szansę, widzę szansę dla pani. Pani też jest taka bardzo atrakcyjna. Na pewno pani też jest atrakcyjna, tak? Jak pani jest atrakcyjna i się dba, to tutaj naprawdę widać i tak inne szanse, ja? No, ale ja też nie mówię o stereotypach. Ja absolutnie o tym nie mówię. Nie każdy musi wyglądać jak lalka albo coś takiego. To ja o tym nie mówię, ok? Atrakcyjność może być wszystko, ale jak my będziemy wyglądać, to znaczy... No, ale tak to jest, ok? Jak człowiek wygląda jak swoja matka, no to kurde, nie wiem, czy to są takie wielkie szanse, ale ja tutaj widzę, że tutaj jest wszystko ok w tym, ok? On właśnie nie jest ten prawidłowy dla pani. To jest to, co ja mogę widzieć. Tutaj są inne szanse, inne mężczyzny, ale pani musi, albo nie musi pani, pani jak chce, tak? To jest właśnie szansa, żeby naprawdę tutaj pani sobie ogląda... Może by też być, że pani gdzieś indziej szuka, że pani chyba szuka mężczyzna gdzie są nie te prawidłowe mężczyzna, które pani chce pociągać. To trzeba też właśnie sobie wymyśleć, gdzie ja mogę lepiej iść, żeby kogoś dobrego pociągać dla mnie. Tak, to też mogą być tematy. Albo pani po prostu nie widzi, kto by pasował dla pani, a kto nie. To na tym można jeszcze więcej popracować, ok? To jest to, co ja tutaj widzę. No właśnie, to dziękuję jeszcze raz za oglądanie, za zamówienie i tak dalej. Jak wy chcecie mieć osobiste czytanie, możecie mi zawsze napisać e-mail. Na dole stoi mój adres e-mailowy michelledurell@gmail.com. To właśnie ja wam podaję informacje, jak zamówić czytanko i jak wam się wszystko podoba, to możemy właśnie się znowu skontaktować. Jak wam się nie podoba, jest to też ok, to tylko jest na informacje. Dziękuję za oglądanie, za lajka, też się zawsze cieszymy, tak? Zawsze podać lajka, proszę, proszę. Też właśnie możecie zawsze filmiki komentować i się dzielić filmikami, to też my możemy też właśnie innymi ludźmi pomagać i bardzo się cieszymy z tego. No właśnie, jak czegoś potrzebujecie, e-mail widzicie. No i właśnie teraz, moja proszę pani, dziękuję jeszcze raz za zamówienie. To ja podaję linka do filmika i pa, pa!